Siemanko, jestem Ludzek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zrobimy sobie dzisiaj misję pętla w Górach Białych. Nigdy tego wcześniej nie jechałem. W ogóle co to za okolica? Najpierw się tu przeteleportuję, zobaczymy jak tutaj to wszystko dookoła wygląda. Będę jechał moim Jeepem Grand Cherokee w tej misji. A, to są jakieś takie obszary leśne, można powiedzieć. No dobra. Jedziemy, myk. Nie, to nikogo prawie nie ma w tej mojej sesji. Wątpię, żeby się ktoś tutaj pojawił. Olać to nawet. I zobaczcie, wybierzemy sobie to. Już nie możemy tego w żaden sposób jakoś tutaj cofnąć, niestety. Musimy czekać, aż upłynie ten czas poszukiwania nowych graczy. Chyba, że możemy. Nie można. Nic nie mogę nacisnąć. To jest właśnie lipa trochę. Mogę sobie tylko jechać. I kamery zmieniać. Dobra, poziom trudny. Poziom samochodu 450. No ja mam Jeepa, który bardzo zbliżony jest statystyką do właśnie tej wymaganej przez to zlecenie. 430. Myślicie, że wystarczy? Myślę, że powinno. No zobaczymy. Powinno być też trudno. No, jest poziom trudności trudny. Poziom auta 450. Więc może nie dam rady. Może się tak zdarzyć, ale zobaczymy. Nie będę się poddawał, nie będę pękał. Spróbujmy. Yeah. Widzę, że tutaj mamy Rufa, mamy Raptora stuningowane. Zobaczcie, zostawiają mi trochę z tyłu. No nie ma się co dziwić. Oni te samochody mają tutaj troszeczkę lepsze. Oh shit. Ale jakoś daje radę. Na razie. Zmienię sobie na tą kamerę, żeby ogarniać lepiej. No zobaczcie, oni przez te płotki jak się tam, jak przejeżdżają, to w ogóle prędkości nie tracą. To mnie właśnie denerwuje w tych botach. Może się uda jakoś tutaj skrócić lepiej. Będziemy tak. I lecimy. Trochę udało mi się ich wyprzedzić. Chociaż wiem, że będą mi siedzieć na pewno na ogonie. To nie będzie łatwe zadanie i po prostu jakoś hardkorowo uciec. No ale będę na pewno próbował. Tutaj mamy w głupim miejscu checkpoint. O kurde, może się jakoś uda załatwić. Nie, tu przez las lepiej nie jechać, mam to gdzieś. Tu jakiś łoś wyskoczył. Dobra, próbuję. Nie! Nitro! Spadaj, co to za mną jedzie? Skyline! Jedź mi stąd! Zobaczcie, jak ten mój Jeep fajnie ramuje. Naprawdę jest ciężka krowa, ale jak przychodzi do zderzenia, jest normalnie niezastąpiony. Zobaczcie, oni w ogóle nie tracą prędkości. No tak mnie to wkurza. O, fokus mnie przejdzie. Szlak by go. Jak teraz tutaj, to tu będzie chyba można skrócić. Zaraz zobaczę, po lewo. A nie, jest spieprzony las, to tu się nie przecisnę, tylko stracę na tym. Jedźcie mi stąd, nie ma wyprzedzania. Zjazd. Ósma bramka, no jest ciężko. Siedzą mi tam na ogonie. Cholera, tutaj się nie przecisnę raczej pod taką stroną górę. Zobaczcie na to! Nie, straciłem prędkość. Tu muszę jechać tym cholernym slalomem, niestety. Pod taką stroną górę tu nie wjadę nawet moim Jeepem wspaniałym. Trudno, może jakoś się uda jeszcze wygrać. Oni naprawdę mnie tutaj cisną ostro. Dobra. Nitro, pod górkę. Super! No dobra. Jeszcze tylko 5 checkpointów. Cholera, dogania mnie Dodge Raptor, przepraszam, Ford Raptor. Już mi się mylą te nazwy. Jest całkiem blisko, cholera. Co, jedziemy prosto? Na żywioł? Boję się. A nie, nie można, cholera. Trzeba jechać tu. Tu jest checkpoint. Ale tu chyba można, co? Spróbujmy. Trochę ryzykuję. Damn it! Damn it! Dobra, jeszcze jestem przy tych pierwszych, nie jest źle. Meta! Nie, nie! Kurde, co oni robią?
Nie! No ja pierdzielę, jakie gówno, jeszcze raz. No i okej. Cholera, teraz jeszcze gorzej jest, ja nie mogę. Wtedy już bym wygrał do jasnej cholery, a teraz... Wyprzedzają mnie na prostych jak chcą, niestety. No, liczyłem się z tym, prawdę mówiąc. Ale może jeszcze coś się uda ugrać. Spadaj, Skyknight. Wynocha! Wynocha! Moje będzie zwycięstwo, moje! Czyje inne? Okej, tym razem pojechałem sobie naokoło, zobaczę jakie będą tego wyniki, skutki, whatever. Lecimy, dobra, tym razem tu mi poszło lepiej, nie obróciło mnie, jest! Nitro jest! Uwaga! Stali z tyłu! Wow, meta już niedaleko! Wow! Dużo gorszym samochodem! Wow! Jest! Udało się wygrać Jeepem Grand Cherokee. Za drugim podejściem, bo pierwszy mi trochę nie wyszedł przez ten cholerny niby skrót. Ale spoko, spoko. Zobaczymy co sobie wygram. Nie dużo tam, 4000 baksów. Ale co? Żadnej części? Nic? No nie! No to nie, no trzeba sobie zrobić jakieś wyzwanie w takim razie. Co tu mamy? Tu coś mamy. Test jazdy po linii. Spróbujmy. Chwileczkę. Wpływ minus 5? Chyba sobie jaja robicie. Wpływ minus 4. Wpływ minus 2, no nie. Są jakieś słabe te wyzwania, strasznie. Plus 1. Tu? Tu? Plus 1, plus 1, a tu? Plus 1, plus 2. Plus 2. O, tu plus 10, test slalomu, to może być ciekawe. Szybka podróż, plus 10, no zobaczymy. Slalom dla tego samochodu może być problemem. Chyba dlatego, o kurde, ale pędzi. No tu za złoto będzie plus 10, a nie dla, za to srebro czy coś, także muszę się postarać. Ekstra. Co on zrobił? Popsuł mi wszystko. No, jak? Ta, jasne. Brąz, no i coraz tym brązem zrobię. Sobie dupę potoczyć. Trzeba mieć samochód na drogę, a nie na offroady. Nawet srebra nie będzie. Boże, jaka bieda. Nie, jest samochód do slalomu, on to gdzieś. Ile, dostanę coś? No dobra, plus 10 może być. Dobra, już, chcę dalej jechać. No. Z 440 już mam. Szukam dalej wyzwania jakiegoś. Plus 2. Plus 3. Chwileczkę. Test precyzji, to też nie nadaje się dla tej krowy. Test skoków, to może być ciekawe. O, ja to chyba sobie robiłem już. Ale nie, nie robiłem. Dobra, próbujemy. I jump! Oj, nie będzie złota, nie ma. Ale, coś wygram. Co wygram? Plus 14, uhuhuhu. Wyposaż. No to nieźle. No dobra. Co tu jeszcze takiego, żeby to upgrade'ować ten samochód jakiś czy coś? Co tu tutaj? Test ucieczki, to nie. Test prędkości. Minus 6? Kurde, jakieś dziwne te wyzwania. Zobaczymy skok, bo tu jest niby plus 2, tak? No jestem ciekawy, czy będzie plus 2, czy plus więcej. O, tu jest zajebiście. Właśnie, tu jest taka jakby niedokończona autostrada albo coś. I ona w pewnym momencie jest po prostu przerywana. Zajebiście się po tym jedzie. Teraz wam pokażę. Przeskakujemy nad jezdnią. O, za wolno trochę jechałem. Jest srebro? Nie, ale zdobyłem poziom. Brąz, lipa.
A czy można tutaj lepszy wynik osiągnąć? Tylko musiałbym się przeteleportować trochę tam do tyłu. Zaraz wam jeszcze to pokażę. O, bo tutaj my zaczęliśmy sobie skakać odtąd, a jakbym zaczął sobie lecieć już odtąd, uzyskałbym lepszą prędkość i... No zobaczymy, może się uda. Testujemy. Tutaj... Tak, tu będzie jeden skok, który muszę dobrze wylądować. O, właśnie ten. Ale wylecimy na prostą drogę, więc nie powinno być problemu, tylko... O, pięknie. Zobaczcie, mam znacznie większą prędkość i teraz... O! Jecha! A! Nie ma złota? Jest złoto! Super! Super! No i plus 11, to rozumiem, a nie jakieś kurde dzikie węże, klocki Lego. No. Dobra, robimy sobie jeszcze jakieś wyzwanie? Czemu nie? Sporo się tutaj... Sporo można tu zupgrade'ować. I co, miałem plus 2, a okazało się, że więcej udało mi się uzyskać. Test precyzji nie, to też odpada. Ale tu mamy skok chyba. Tak, test skoków. Szybka podróż. Zobaczymy, te skoki są fajne, no bo możemy się tutaj rozpędzić znacznie wcześniej, niż nas tutaj wysadza. I... Albo na razie tak sobie pojadę, zobaczę to, co się uda uzyskać w ten sposób. A później sobie jeszcze powtórzymy, jak będzie tragicznie. Dobra. Aha, tutaj, dobra, widzę wszystko. O, jadę za wolno. Szkoda nitra marnować nawet. What? Zero punktów? No to jeszcze raz. Tylko tym razem rozpędzimy się już solidnie. Oj, spory ruch tutaj jest, zobaczcie. Damy radę. Znaczy, ja wiem, to nie jest dość dobry samochód do skoków. No kurde, to jest wielka krowa, ciężka jak cholera, więc... No cóż, ale trzeba jakoś zupgrade'ować ten wóz. Do slalomów się nie nadaje. Dobra, próbujemy... Hop! Wow! Nieźle. Złoto. Redukcja masy. O, a propos skoków. Się powinno przydać. I tak, plus 2. Wyposaż. Właśnie, mogłem przejrzeć sobie części. Zaraz sobie zobaczymy, ile ten mój samochód teraz waży. Chwileczkę. Mechanik? Nie, to nie o to mi chodziło. Mobilny tunel. O. Czy tu jest to napisane? Jest. Prawie 2 tony. Kurde, to jest troszeczkę za dużo moim zdaniem. Co nie? Nie uważacie? Odrobinkę za dużo. Tu ktoś sobie jedzie. Czym pojechał? Chyba Chevroletem albo tym. Dodge'em Challengerem, tak mi się wydaje. Tu mamy test slalomu. Ale już mam dosyć tych slalomów. Co jeszcze możemy sobie takiego tutaj zrobić? Test precyzji też odpada. Jazda po linii. Też raczej ten samochód się nie nadaje. Ale tu coś mamy ciekawego. Dobra, spróbujemy. Czemu nie? Może akurat będzie, co? Aha, bo tu jest bezdroże. No to spoko, powinno być ok. Próbujemy. Okay. Oj, żeby dobrze wyglądało. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Nie, jest jeszcze nic, nie jest jeszcze nic. Dobrze, dobrze. O, trzymaj się linii, trzymaj się tej linii, mówię. Dobrze, dobrze. Jeepek. Jest brąz, ale to jeszcze za mało. Ja mam tutaj... O, chęć zdobyć złotko, już mi niewiele brakuje. Nie, no... Ach... a tutaj mam jakiś most. Okej, ile? Minus 2, no jasne. Kurde. Też mi weź się postaraj, a tutaj minus 2 ci jeszcze wlepią. No super. Co tu mamy? Test ucieczki. Zbyt wolny ten samochód na test ucieczki. No ale spróbuję, może akurat będzie. Cofamy. Trzeba trochę wycofać. Już w tą stronę chyba będzie lepiej pojechać. O, zaczniemy już odtąd. Zobaczymy. Hops i lecimy. Tak, to jest... Nie wiadomo, gdzie się zaczyna to wyzwanie.
Ale jak się rozpędzę, to na pewno będzie lepiej niż jakbym zaczął stamtąd. No bo tutaj chodzi o to, aby oddalić się jak najbardziej od takiego epicentrum, które się gdzieś tam rozszerza. Okej, okay. No i... próbujemy. Złoty medal zaraz za mną. Tutaj można też jakieś platynowe części zdobywać, ale to jeszcze jest poza ludzkimi możliwościami. No ale myślę, że w niedługim czasie też się takie coś tutaj uda zdobyć. Dogania mnie ten złoty medal, to bardzo niedobrze. On ma lepiej stunigowany samochód. Ma stunigowany samochód na szosę. No jak, nie zdobyłem złota? Przecież złoty był za mną. Kurde. Jakie oszukaństwo. Ej, właściwie mogłem jechać polnymi. No tak, tylko że tu nie ma polnych jako takich, tylko są bezdroża. A na bezdroża, wiecie co by było lepsze na bezdroża? Samochód, który wygrałem sobie niedawno, czy zrobiłem właściwie. Tak, tylko tutaj trzeba kawałek jechać przez... No to nie ma sensu w ogóle tamtym jechać. A tu co mamy? Test jazdy po linii. Linia, slalom. Linia. Test zbierania? A, wiem co to jest. No to nic, spróbujemy. Nie lubię tego, bo tu trzeba też trafiać nieźle. No ale spróbuję, może akurat będzie. Dobrze. Próbujemy. Uwaga. Okej, to jest jakoś na... jest na czas. To niedobrze. Tutaj raczej ten totalnie offroadowy powinien... rajdowy powinien się tutaj spisać niż ten mój offroadowy. No jak? Przecież dotknęłem. Aha, to są takie jakby szyby te, które trzeba zbić. No dobra. Może jeszcze coś z tego będzie. Liczę teraz na srebro, bo już o złocie mogę zapomnieć. No, gdzie? No nie było tego widać wcześniej. Dobra. Okej, nie jest, jest brąz. Dziewczyny lubią brąz. Lipa. To wiecie, jaki tutaj samochód byłby dobry? Zaraz wam pokażę. Mam tego Silverado, on powinien się tu spisać. No jasne. Tego to nie chcę. Silverado. Bierzemy sobie. Mobilny garaż. I... co? Gdzie on jest? Uliczne. Wszystkie. Wszystkie samochody. Jest tutaj, na samym początku. No i ten powinien sobie tutaj lepiej poradzić. On naprawdę... bardzo dobrze skręca, powiem wam. Zobaczmy. Dalej, dalej, dalej. Okej. No i zobaczcie, ten sobie tutaj sporo lepiej poradzi. O, już tego biorę, jak chcę. Naprawdę, ten wóz bardzo dobrze skręca. Ja bym chciał zobaczyć, ile on teraz waży. Bo czuję, że jest taki lekki. W porównaniu do tego Jeepa Grand Cherokee. Zobaczcie, jak mi się ładnie tutaj śmiga. Bez porównania w ogóle. Oh shit, no nie! To była przesada teraz. Kurde, tu mogłem naprawdę niezły medal zdobyć. Jeszcze raz muszę pojechać, koniecznie. Jest złoto, udało mi się zdobyć złoto luźną gumą, jeszcze tak się tragicznie rozbiłem. Za niski poziom dla tych części. Wymieniam na baksy. 37 baksów? No chyba sobie jaja robicie. Dobra, trudno. Co ja biorę na początek. Ale bardzo dobrze mi poszło, naprawdę tym samochodem tylko to można robić. Dobra, dzisiaj sobie robiliśmy takie wyzwanie. A, co to jest? Tu jest jakaś rzeka wielka. Ciekawe, czy jest tutaj możliwość gdzieś jej przeskoczenia. Chciałbym to zobaczyć. Kraina wzgórz. A co tu jest? Tu jakaś tama, tak? Chyba tak. Dobra. Tu jeszcze mamy ten... to tu sobie pojadę. Odkryjemy sobie wielką stację danych. O, tu jakieś wyzwanie się pokazało. Test prędkości. Na razie to oleję. W ogóle tutaj cały czas się pokazuje coś takiego jak te wyzwania. Ja nie wiem od czego one są.
Zdobądź gwiazdki 100. Kurde. I co tu jeszcze mamy takiego? Wyzwania. Aha, to się jeszcze nie pokazały. 12% mam to wykonane. Trzeba zdobyć 100 gwiazdek. To jak łapie nas policja, to wtedy się to pokazuje. Nie wiem, co jest za te nagrody. Czy jak ten... Jak odbierzemy sobie te nagrody, czy tam dostaniemy za te punkty, czy coś dostajemy, czy nie dostajemy? Dobra, a... Tu rankingi jakieś, statystyki, no jest tego trochę, frakcje. Dobra, znajdziemy sobie jeszcze tą stację danych. Właściwie to można się w ten sposób teleportować, bo gdzie się teleportujemy, to zobaczcie. Kolejny obszar się odkrywa tutaj, więc... Tak można to robić szybciej. No nic, zobaczymy, gdzie ten... Gdzie ta stacja danych, czyli jak nie wiem, radar się znajduje. O, już chyba wiem, za rzeką niestety. Czy da się ją przejechać albo przeskoczyć tym samochodem? Spróbujmy. Oj, chyba nie. I trzeba zrobić teleport. Hopsa. Okej, to już gdzieś tutaj niedaleko. W samym lesie? Może chociaż na wzgórzu to gdzieś będzie. Dziwne. W samym lesie to jest ukryte, no kurde, jakie... Żadnego wzgórza, nic. Nie wiem, kto to projektował. Wow, niezła ta tama. Właściwie to jest chyba elektrownia wodna. No i dobra, znaleźliśmy stację danych. Coś mi się tu odblokowało, pokazało? Nie. Nic, praktycznie. Lipa. To jest jakieś miasteczko. Dobra. Moi drodzy, o tutaj jest jakieś coś. Najdłuższy tor. Ponad godzina. Wow. Dobra, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o The Crew na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.